Podczas trwania procesu negocjacji umowy najmu sporo czasu poświęcamy na kwestie związane z wykończeniem powierzchni. Standardowo na rynku powierzchni biurowych za wykończenie i koszty z nim związane odpowiada właściciel budynku, który przeznacza na ten cel określony budżet oraz wykańcza powierzchnię zgodnie ze standardem budynkowym. Zdarzają się natomiast sytuacje, kiedy to najemca partycypuje w kosztach wykończenia biura. Dzieje się tak zazwyczaj w dwóch określonych przypadkach. Kiedy to klient wymaga aranżacji przekraczającej określony budżet, ponieważ chciałby mieć biuro w wyższym standardzie. Oraz druga sytuacja związana jest z długością okresu najmu. Jeśli najemcy chcieliby podpisać umowę na okres krótszy niż 60 miesięcy, muszą liczyć się z dopłatą do wykończenia. Za przygotowanie powierzchni pod klucz odpowiada najczęściej wykonawca dedykowany przez wynajmującego. Większość klientów korzysta z takiego rozwiązania, ponieważ jest ono najwygodniejsze. Rzadziej obserwujemy sytuacje, kiedy to najemcy decydują się na korzystanie z usług zewnętrznych wykonawców.